Inauguracja roku akademickiego 2023-2024 w Kolegium Humanum to także otwarcie nowego, nowoczesnego kampusu w głównej siedzibie w Warszawie. Mamy dzisiaj do dyspozycji nasz własny budynek o powierzchni około 12 tysięcy metrów kwadratowych, w tym 9 kondygnacji, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę cyfrową, w piękną aulę, i ta uroczystość jest dla nas świętem, w którym rzeczywiście inaugurujemy nową erę w funkcjonowaniu naszej uczelni. Good education is really important because the current era is the era which is much more complicated, much less understandable, much less predictable than in the past. And the events have been evolving every day before our eyes, and therefore the importance of knowledge is probably bigger or greater than any time in the past. The more we know, the less we will become the victims of disinformation or misinformation, and will be more resistant to the manipulation. In this respect, this new building will be a symbolic step forward in the future development of this institution. Collegium Humanum and all the universities, European universities, which are coming out from this Greek and Roman and Christian intellectualism, they should be the leaders for a new world, but not in a dictatorial leadership by implementation of ideologies, but with the developing of the responsibility of the young people, of the students, and to make them able for real judgment in the questions of the metaphysics, of the belief and of the ethics. W tym roku wybrało nas około 9 tysięcy studentów. To, co decyduje o wyborze studentów, to jest przede wszystkim kształcenie, dydaktyka prowadzona przez wykładowców, którzy są praktykami. Na dzisiejszej uroczystości inauguracji roku akademickiego dokonaliśmy też aktu, który nie miał precedensu w historii szkolnictwa wyższego ani w Polsce, ani na świecie. Otóż po raz pierwszy polska uczelnia przyznała tytuł honorowy, najwyższą godność akademicką, tytuł profesora honoris causa humanoidalnemu robotowi o imieniu Mika. Profesor Mika może z łatwością prowadzić zajęcia, bowiem Mika realnie realizuje i zarządza projektami firmy Dictador. Przeprowadziła też transformację w tej firmie i może, tak jak każdy z wykładowców, który ma doświadczenie zawodowe, podzielić się z nim, ze studentami. Otwiera się Wydział Mediów, w którym będą też elementy edukacji muzycznej, i to nam najbardziej chyba odpowiada. I zobaczymy, to wszystko jest w trakcie organizacji. To nas przywiodło właśnie tutaj, do tej uczelni, że będzie możliwość, nie wiem, uczenia się, to jest za dużo powiedziane, kontaktu z muzyką, z prawdziwą muzyką. Tu będzie takie miejsce, gdzie będzie się można spotkać i pomuzykować, dobrze pomuzykować. Taką mam nadzieję. I to nas tu przywiodło. Tak jest.